Sobel Eliasz, Sobel Jęta, Szereszewski Jan. Witracka Itka, Witracka Leja, Nowicka Sima. Olszanicka Iłka, Olszanicka Itka, Olszanicki Kaj, Pasenkowska Szejna. Krawecki Abraham, Kreszej Józef, Kreszen Józef, Kreszenówna Szejna. Morozowski Oskar, Kozak Majetowicz, Kozak Rajchler. Miklak Bejła, Miklak Cywa, Miklak Felga, Miklak Gołda, Ferber Szmul, Ferder Blume, Fischbein Masza. Grochowski Jankiel, Grochowski Szmul, Halpern Hawaj, Halperówna Han. Mełamet Motje, Mełamet Sara, Mełamet Szyfra, Midler Cytra. Bertman Szejna, Bertnianówna Maria, Bogacka Kaja, Bogacka Kama. Serów Kaja Leja i Serów Migdal Pusta Szejna. Halperówna Dwejra, Halperówna Zara, Hołowieska Choba, Hołowieski Szrul. Dolińska Fejna, Dolińska Frejda, Dolińska Joszka, Doliński Gerson. Augustowski Hain, Augustowska Kiszaja, Augustowski Szolem, Azar Sara. Serwin Jubys, Sielecka Małka, Smaglar Szymon Bochem, Smaglarówna Haja, Krywicka Frejda, Ratowicka Ela, Ryszelewska Hanka, Szamy Smul. Jurek Kalina jest tu od początku z nami. Szanowni Państwo, no my tu miejscowo wiemy, kto to jest Jurek Kalina, tak? Także nie muszę mówić, ja tylko lekki wstęp. Jurek jest od lat człowiekiem kamery. Jurek jest autorem około chyba 200, tak? Już 100 z haką, czyli dokumentów o różnych treści. Można by wymieniać wiele tytułów. Ja oczywiście znam Jurka twórczość i oglądam, kibicuję, ale Jurek jako chyba jeden z pierwszych tutaj powiedzmy w naszej społeczności, tutaj w tej okolicy, jakby zainteresował się właśnie historią Żydów ormańskich. I paranaście już lat, tak? 19 nawet już lat, tak? Czyli jeszcze nie pomyliłem się. Powstał film Kurpatwy odleciały. Jurek, jak, co spowodowało, jakie miałeś, no, jak wpadłeś na ten pomysł, żeby taki temat ruszyć? Proszę bardzo. Znaczy ja w miarę swoich możliwości pokazuję w reportażach telewizyjnych, czy też filmach dokumentalnych losy naszej małej ojczyzny. Worli Koszylą, Bielska to co nam najbliższe, a pokazuje to, że jeżeli ja to one zrobił, no to ktoś inny to one zrobił, tak? Czuję ja za bardzo nie przyjedu siódy i nie będą filmować nas tutaj, bo one mają swoje małe ojczyzny i pokazują swoje, tak że to po kolkim mnie przyjęli do telewizji, jeszcze do sich porne wykinuli, chociaż już kilka razy próbowali. To no, staraju się to je robić i jednym z takich tematów to właśnie było wspomnienie pro żydowskich sąsiadów, tych, jaki jeżeli to tu wodli, a pokolko ja sam, jak ty sam wskazał, z Zarieczki, to raptom tam kilometr. Także opowieści pro Żydów no, nam towarzyszyły od dzieciństwa. Ja pamiętam, jak dzisiaj, jak mój pokojny tato rozkazywał, jak jego giet wysyłał do Kowala do getta, bo on ciągnął tam myszok zboża, za to jako ktoś Kowal Żyd poklepał mu suszniki. I takich rozkazów w naszych wioskach było bardzo dużo. No ja tak podumał, że czas najwyższy kto jest zapisaty, bo jeszcze dzień, dwa, rok, dwa i nie będę z kim mówić. I tak faktycznie stało się, że ci ludzie, ja to może będę trochę po polsku, no, nie wszyscy Państwo rozumieją,
Ci ludzie, którzy występują w tym filmie, który został nakręcony 19 lat temu, no niestety nikt z nich nie żyje i gdyby no, nie było tej kamery 19 lat temu, no tych opowieści byśmy nie znali. No i na tym, mam wrażenie, polega praca historyka, ponieważ sam jestem z wykształcenia historykiem, dokumentalisty, czy dziennikarza, czy pisarza, czy malarza. No mamy wielu ludzi twórczych, utalentowanych, którzy wielu z nich dokumentuje to, co się odbywało w naszej małej ojczyźnie. Ja znaczy, wychodzę z założenia, że o filmach czy o reportażach nie należy dużo mówić, należy je oglądać, dlatego zapraszam Państwa do obejrzenia reportażu Kuropatwy odleciały. Chyba to już jest piąty raz w gościnnych progach Domu Kultury w Orli, wcześniej w innych okolicznościach. No ale co ja zrobię, jak no, nikt inny nie zechciał tego zrobić. No ja widzę tutaj cały czas takie zrywy młodych ludzi w szkole, którzy wprawiają się w sztuce filmowej. No, mam nadzieję, że jeszcze dożyje czasu, kiedy ktoś przejmie tą pałeczkę. Wcześniej był z Orli Mikołaj Nesterowicz, wybitny, jeden z najwybitniejszych operatorów filmowych. Znana Państwu Tamara Sołoniewicz. Kilka mniej w ogóle istotnych ludzi z mojego pokolenia, ale czekamy jeszcze na naszych przyszłych laureatów Oscarów. Tak. W ogóle chyba czekamy na jakiś przegląd filmów na wschód od Wisły i pod patronatem chyba Mikołaja Nesterowicza byłoby to fajnie, nie? A to byłby w ogóle dobry pomysł, ja już bardzo krótko powiem, ponieważ mamy tutaj taki piękny Dom Kultury, który moim zdaniem należy wypełnić treścią. W Bielsku powstaje duży Dom Kultury z salą kinową. A nie wiem, czy Państwo wiedzą, że na wschód od Wisły nie ma żadnego przeglądu filmów dokumentalnych, czy też festiwalu. Ja od dawna chodzę z taką myślą, nawet z niektórymi ludźmi się nią dzielę, że warto właśnie na przykład w Bielsku, czy w Orli, czy w Bielsku i w Orli coś takiego zacząć robić. Wszyscy mówią tak, bardzo dobre, ty zrobi, a my prydło. Albo inne prydło. Stąd, ale słuchajcie, no, jest infrastruktura, potrzebne są jeszcze, no trochę pieniędzy trzeba, kontaktów ja trochę mam, inni ludzie mają, można to zrobić. No dobrze, Turek, przejdźmy do oglądania tego meritum. Dziękuję bardzo, zapraszam. Naprawdę tylko symboliczne podziękowanie. To jakby nie odzwierciedli całości tej pracy, ogromu tej pracy, która została wykonana. Ja tutaj nie chcę wymieniać z imienia i nazwiska może wszystkich, którzy uczestniczyli w tym projekcie, bo było widać, kto tutaj był tak budowniczym. Było widać również dzieci, ale to, co powiedziałam, wymieniając imienia, nazwiska, można kogoś pominąć i później może urazić. Pozwólcie, że podziękuję ogólnie. Dziękuję dla Fundacji Futurum, dla Fundacji EDM, dla Kół Kierowniczego, dla GOKU, dla szkoły za udział również w realizacji i pomoc dzieci. Dziękuję wszystkim dobrym ludziom, którzy przyczynili się, że ten projekt mógł powstać i powstał. To święto, te obchody, co dzisiaj jesteśmy i obchodzimy, one od jakiegoś czasu już cyklicznie są powtarzane. Jednakże chyba nie było aż tak uroczyście, myślę, bo nie było takiego projektu jak dotychczas i w dniu dzisiejszym to święto jest szczególne. Także dziękuję wszystkim jeszcze raz przybyłym dzisiaj na obchody. Wszystkiego dobrego. Mirek tydzień przed rozpoczęciem projektu jeszcze był w szpitalu z pociętym żołądkiem. Ja go poprosiłem o pomoc i naprawdę ty mówię, słuchaj, będziesz dyrektorem, będziesz mówił tylko co i jak, gdzie przycinać i będziesz, jakby to słowo delikatnie powiedzieć, krzyczeć na nas, tak? No. Niestety krzyczał, ale sam pracował. No. I w zasadzie sam rozpoczynał pracę, zanim ja przychodziłem, to już Mirek dawno gdzieś na rusztowaniu coś klepał i tak dalej. To jest jego robota. Zresztą Mirek jako jedyny rozumiał, o co mi chodzi. No.
tłumaczyłem, to róż wszyscy machali, tam jacyś urzędnicy byli, gdzieś tam byśmy jeździli do Białegostoku, do Tytem. A były do mnie Kamirek, tako. Ono tako, ale jeszcze tako. I wszystko na ten temat. O tako Kamirek wyszło, także jeszcze ja... To jest nasz tak naprawdę największy bohater z całego projektu. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Paweł Bachtycer. Dzieci tak naprawdę było 40, a zostało tylko garstka dzisiaj. Natomiast chciałabym jeszcze podziękować bardzo serdecznie. Czy mamy kogoś z Fundacji Futurum dzisiaj z nami? Nie ma pani Ewy. To będzie wirtualne podziękowanie pani Ewie z Fundacji Futurum. Bardzo też serdecznie dziękuję.